Dobra, powiedz mi, jaką historię mam wymyśleć do tego kija? Bo to jest zwykły kij. Wiem, powiedz, że nie wiem, to jest legendarny patyk, którym drapał się król po plecach. To w sumie nawet kij z kufą ma lepszą historię. No i witam wszystkich ponownie. Czas na kolejny fascynujący odcinek związany z przedmiotami z otchłani codziennego użytku. Żerandol w gospodzie wzorowany na buławę, tak? To jest do sufitu przyczepione, a tu się wsadza świecę. A że żerandol z metalu jest zrobiony, to nie spłonie. Łóżko w gospodzie proste, nieskomplikowane, aczkolwiek fikuśne, bo ma taki ten zatyłek, tak? I w razie czego można tu sobie wsadzić ręce i mogą sobie wisieć za łóżkiem, jak nie jest przyparte do ściany. Słoiczek przypraw. Ze szkła już, tak? Z szklany. Oni potrafią tam wyrabiać szkło, rzadko je stosują, zazwyczaj tylko w oknach, tak? Obroża. Jeżeli ma się już jakiegoś pupilka, aczkolwiek oni zazwyczaj nie mają pupilków, no to już się stosuje taką obrożę na przykład, albo dla jaj się zakłada samemu sobie. Tu mamy skórzaną torbę. Ładnie mi wyszła, ze specjalnie odpinana, tak? Czyli to nie jest, że tu sprzączka, tylko trzeba mieć specjalny pas tu z klamerką, żeby to se spiąć. Albo jak ma się przy koniu jakieś siodło, to do tego też się na dwie klamerki to spina i łapie. Ładnie mi to wyszło. No i rzeczywiście ma taki zameczek, że obróć i otwiera się. Fikuśny. Worek na nasiona. Zwykły, materiałowy, do przenoszenia nasion, na przykład na farmie. Grabie. Takie. Nie takie grabie jak zazwyczaj się liście grabie, ale powiedzmy, że to są grabie, ich grabie, tak? Lepiej się wyrznają w ziemię, więcej można rzeczy wygrabić. Albo sobie nagrabić, jak za głęboko to zrobimy. Mamy sierp, tak? Mamy sierp, może jak znajdziemy młot, to i znajdziemy też Związek Radziecki i komunę. Ale na razie lepiej jej nie szukać. Ona znajdzie nas sama. Także sierp. Tu mamy dzigacz zasiewowy, czyli jeżeli są to uprawy typu, że nie sypiemy na odwal się nasionek tylko w jakieś konkretne miejsca, na przykład większe nasionka, to wtedy chodzimy z takim właśnie dzigaczem, dziabakiem, robimy łup dziurkę, nasionko, łup dziurkę, tak? Tutaj mamy drzwi do stodoły, fajne, takie mocarne, z wielką klamą, na dwa kluczyki standardowo, u nich w królestwie to jest taki właśnie standardowy motyw przewodni, że jak są drzwi i kłódka, to jak mają dwa klucze, to są uważane za bezpieczne, bo zazwyczaj jeszcze dwie osoby mają te klucze, jedna ma jeden, druga ma drugi i wtedy nikt nie wejdzie, ani jeden, ani drugi, mimo że należą towary wewnątrz do nich. Mamy lupę. Tu mamy miotełkę archeologiczną, która może być używana w różnych innych celach, na przykład do ścierania kurzu z regałów, do zamiatania podłogi, jeżeli na przykład mamy cierpliwość i nam się nudzi, a nie chce nam się nic innego robić, musimy sobie znaleźć inne zajęcie. Tutaj mamy szczelny słoik metalowy. Tutaj prawdopodobnie w środku jest dawana taka skórzana uszczelka, żeby to wszystko było dobrze zatkane. Elastyczna rurka, czyli już takie można powiedzieć protoplasty gumy. Czy to jest w ogóle ostre? To jest ostre, na szczęście. Masz szczęście. Proszę bardzo. Izolator typu wstęga gumowa. Tak naprawdę to nie jest guma, tak, bo oni nie wiedzą, co to jest rafinacja, ale potrafią jakieś tam specjalne mieszanki stworzyć i wymieszać, żeby to była taka imitacja gumy, tak? Probówka, już nawet z miarką specjalnie malowaną, to prawdopodobnie szablon z drewna albo z metalu. Przykładają, malują, podnoszą i mają nadzieję, że to się ładnie ułożyło, tak? Dzięki czemu wszystkie mają tą samą miarę. Tu mamy fiolkę, gruszkę ze specjalnymi wyżłobieniami tutaj, żeby łatwiej się to trzymało, na przykład w urządzeniach alchemicznych. Fiolka, stożek, jeszcze kwadratowa na dodatek. Tu mamy fiolkę, cylinder. Pewnie jakoś to się inaczej nazywa, ale kiedyś nie miałem pomysłu na nazwę.
stoi jak na fiolki. Swoją drogą, no to kiedyś to ja na... nie tak, że mam pomysł, sobie jedną rzecz narysuję, mam pomysł, jedną rzecz narysuję. Nie, wtedy było, że biorę sobie 500 kartek i sobie po prostu piszę nazwy, a później to rysuję, tak? Więc czasami jak coś źle napisałem, myślę, kurde, co ja tu miałem narysować? Kleszcze, takie sobie ło, mieszadełko, do mieszania oczywiście, chociaż do dłubania w uszach też mogłoby się przydać, jakby demony miały uszy. Mała fiolka, taka już raczej do noszenia małych miksurek przy sobie, średnia fiolka z taką gumowaną tą, żeby łatwiej się trzymało, wiadomo, szkło jest śliskie, może się wyślizgnąć. Duża fiolka, też taka gumowana część, która nie jest z gumy, tylko po prostu to jest rzemień prawdopodobnie. Podłużna fiolka. Luneta, taka standardowa, tu mamy takie suwadła, które trzymają to w zwarciu, żeby to nie wypadło. Jak chcemy ją rozłożyć, to te suwadła trzeba odpiąć albo odkręcić, w zależności czy jest zapinane, czy zakręcane. Tu mamy naparstek alchemiczny. Można z niego pić wódkę, ewentualnie, jeżeli jest czysty i nie jest po żadnych preparatach. Tuba destylacyjna, czy jakieś coś, chyba coś typu skraplacz, jaki jest tam w alchemii i chemii. Stojak na ogień. No, prościej się tego nazwać nie dało. Tu mamy sztabę mapy, czyli to specjalne właśnie takie nie wiadomo co, które pozwala przetrzymywać mapę, żeby nie ulegało uszkodzeniu przez warunki atmosferyczne. Kompas diamentowy, wskazujący fortecę, czyli to jest akurat takie cudo, że no diament, czerpiąc energię z danych źródeł, właśnie będzie się obracał w odpowiednim urządzeniu w stronę największego źródła mocy, czyli teoretycznie jakbyśmy odlecieli gdzieś dalej, to mógłby wskazywać inne miejsce, na przykład Karias, na przykład Adrabasse albo Cruzantis, a wskazuje fortecę, tak? Bo teoretycznie od niej emanuje taka najbardziej naturalna, stara, prawdziwa energia. Tu mamy flagę ze stojakiem. Stojak ciężki, żeby się nie przewaliło. Ten stojak ewentualnie można jeszcze dodatkowo dociążyć. Flaga ładna mi taka wyszła pofalowana, ale bez wzoru, no bo wzór to wzór, każdy se wsadzi inny. Tu mamy żerandol tronowy, w sali tronowej oczywiście tak jest, tej fortecy. Dywan tronowy, który jest w sali tronowej, oczywiście byłby o wiele grubszy, bo ta sala trochę długa jest, więc tego dywanu było z tyle, albo jeszcze z tyle. Kolumna tronowa, w sali tronowej takie są. Raz na jakiś czas, jak wyjdzie taka roślinka, to taka rośnie i się zapuszcza i obwija się. Mamy tron, na takim tronie siedzi właśnie król otchłani w fortecy. I tutaj taka ciekawostka, ten wzorek przypomina wzór z kuźni kapitańskiej, aczkolwiek nie, jedno z drugim nie ma żadnego powiązania. Teoretycznie jakby dać te dwie krawędzie w dół schodzące, i tu dać ten tyntel i tutaj ten drugi tyntel, no to by to wyglądało jak symbol geometryka, ale nie, jedno z drugim nie jest w ogóle powiązane i jedno drugim się nie inspirowało. Korona królewska zabytkowa, kiedyś taka była właśnie korona, gdzie no, oko jest. Tu są kolce dla ozdoby, to się zakładało na róg, bo tutaj róg był. No i tak to sobie wyglądało. Stół radny, albo stół radnych. Tutaj przy takim stole sobie stoi rada sześciu, albo jak mają krzesła, to sobie siadają nawet. Tutaj świetnie wykadrowałem, zamiast dać na środku krzesło, to je pierdyknąłem z boku. No i właśnie mamy krzesło radnego, jak nie pójdzie do prania wykładzinka, albo nie usiądę za mocno i się nie złamie, to na takim sobie siedzą. I w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć!